Początki były 20 lat temu, nie? Bo to co roku się odbywa. Poprzednia pani wicedyrektor stwierdziła, że trzeba coś zrobić, żeby ten nasz duch został podtrzymywany bardziej, albo żeby był bardziej widoczny. I wpadła na pomysł takiego konkursu szopek bożonarodzeniowych. Najpierw był szkolny, ponieważ się dobrze przyjął, to stopniowo żeśmy wyszli poza teren szkoły. Po paru latach doszliśmy do wniosku, że tak się to, te prace są tak piękne, że trzeba je gdzieś pokazać. I wtedy zgłosiłem się do muzeum z propozycją nawiązania współpracy i od razu to w ciągu 2 godzin zostało ustalone, tak, ruszamy. No i zaczęliśmy podsumowania konkursu robić najczęściej w Galerii Marii Richter. Bywały też tutaj w Domu Gotyckim. Te wystawy chyba cieszą się pewnym powodzeniem, ponieważ muzeum chce to kontynuować. Myślę, że to się dobrze wpisuje w klimat świąteczny. Jak widać, dzieciaki chcą to robić. Powiedziałem, że było przygotowane w tym roku 59 prac. Ale te 59 prac to oznacza, że było zaangażowanych w to około 100-150 dzieci. Jeszcze większa liczba rodziców, może wujków, może cioć. Ktoś w szkole nad tym czuwał. Czyli, jakby powiedzieć, mały konkursik na początku, a spowodowało, że do tych świąt wiemy, że na pewno w sposób poniekąd również duchowy, bo żeby szopkę dobrze przygotować, to trzeba te święta przeżyć w środku, uczestniczyło prawie 500 osób. To jest ogromna rzesza ludzi. Z tego powodu się niezmiernie cieszę.